You're the world champion. You're the triple world champion. Sebastian Vettel. Okay, Jeff, pace is good. You are catching quite well ahead. Understood, yes, we're looking into it. We need them to be quick at the end of the stint. Hey, Ben, you want a new front wing. You need a front wing. Box. Okay, Lewis, we are confident the tyres can make it to the end of the race. Roger. Seb, brilliant drive. Brilliant. You deserve that. Well done. Fernando, I know it's difficult to drive like this, but we need to close on Kubica. Cześć, witam was bardzo serdecznie w F1 2010. Witamy w Formule 1. Z pewnością nie możesz się doczekać rozpoczęcia nowego sezonu. Czy mogę zadać kilka pytań? No oczywiście, że możesz. Jak widzicie, jest to Formuła 1 2010. Jakie mamy pełne imię i nazwisko? Jakie mamy imię i nazwisko? Jest oczywiście Ernie Bert. Skąd pochodzimy? Jak najbardziej z Polski. Nasze przezwisko. A jak nazywają cię przyjaciele? Jak mnie nazywają przyjaciele? Jak najbardziej. Będzie to Damian, bo tak właśnie mam na imię. Dla większości widzów jesteś nowym odkryciem. Możesz powiedzieć, skąd pochodzisz? Pochodzę z Polski, tak więc myślę, że tutaj jak dużego wyzwania będziemy oczekiwać. Spodziewasz się, że będzie to duże wyzwanie? Pewnie, że będzie to duże wyzwanie. Myślę, że naprawdę bardzo ciekawe wyzwanie. Zmierzymy się z najlepszymi, ale myślę, że spodziewam się testu moich umiejętności. A jak długo zamierzasz w takim razie ścigać się w formule? Jeżeli chodzi o długości całej kariery... No dobrze. W takim razie wszyscy niecierpliwie czekamy, aż wreszcie... Aż wreszcie wybierzesz team. Myślę, że tutaj w 5 sezonach jest dosyć spory wybór bolidów. Tu w 3 sezonach mamy je najlepsze, ale i tak będziemy, myślę, wybierać sobie 5 sezonów i wybierzemy team Toro Rosso, bo tutaj naprawdę nie ma za bardzo z czego wybierać. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Czekamy na twój pierwszy występ na torze w Bahrajnie. A dziękuję. Jest mi bardzo miło, że mogłem w końcu do Formuły 1 2010 zawitać. Powracamy, można powiedzieć, do gry, która jak dla mnie jest przepięknie oprawiona graficznie. Ma niesamowitą grafikę, może jest delikatnie ciemna, ale i tak mi się strasznie podoba. Jest klimat, niesamowity padok, wywiady z dziennikarzami i ludzie stojący w padoku. Zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Wszystko po prostu prezentuje się niesamowicie. Mi się to strasznie spodobało, dlatego macie wybór. Albo Grand Prix, czyli cały sezon przejedziemy sobie Robertem Kubicą z Renault. Myślę, że byłoby to całkiem przyzwoite Grand Prix. Rozpoczniemy sobie nową imprezę jak najbardziej. Tak, nadpiszemy. No i będzie to właśnie bolid Roberta Kubicy Renault R30. Byłby to cały sezon właśnie Robertem Kubicą lub kariera, więc macie tutaj do wyboru. Jeżeli chcecie karierę, głosujcie za karierą. Jeżeli chcecie to i to, głosujcie za tym i za tym. A jeżeli chcecie jazdę Robertem Kubicą, to jak najbardziej możecie głosować. Zapraszam was na serię 2010 F1 2010. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć.